Siemanko wszystkim, jutro rozpoczynamy zawody, jesteśmy już po rozłożeniu bazy, nagrody są przygotowane, zarejestrowanych zawodników jest 50, 25 teamów, będziemy walczyć o dwie ryby z gatunku, sandacz, czupa, kokoń. No, zapowiada się naprawdę gorący dzień, będzie ciężko, to zbiornik Biury o bardzo zróżnicowanej głębokości, najgłębiej gdzieś jest około 18 metrów. Mówię, górki, dołki, jutro ta temperatura na pewno da w kość, no ale cóż, będą musieli sobie jakoś radzić. Miejmy nadzieję, że rybki dopiszą, będzie fajna atmosfera i coś się uda wydłubać z wody. Dobiegły końca, było dosyć ciepło. Tak. I chyba to każdy powie, że umęczyliśmy się jak dziki. Także, ale ryby się pojawiły, tak? No, nie za dużo. 17 sztuk na 25 łodzi. No, wynik taki, a nie inny. No, temperatura dała o sobie znać. Nie tylko nam, ale rybom też. Nie współpracowały do końca. Sandacze pojawiły się dwa czy trzy? Chyba trzy. Trzy sztuki sandacza, i to takich rozmiarów treningowych. Najwięcej było szczupaków. Tak. Największy z nich miał 78. I ten Big Fish właśnie zgarnął nagrodę od Karola, tak? Bardzo ładny okoń się pojawił. 35 cm. Tak, dokładnie. 35 cm okoń. I właśnie ten okoń też dał zwycięstwo jednej z drużyn. Tak, dokładnie. Zajęli pierwsze miejsce. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, ale złowili chyba dwa szczupaki albo... I jeszcze małego okonia 20 cm. Dwa szczupaki, chyba dwa okonie. Tak, co łącznie dało im tak dużą ilość punktów, że jakby zmiażdżyli konkurencję. Także dokładnie. Szacunek. Drugie, trzecie, czwarte nawet miejsce to już bardzo podobne wyniki były. Tam w okolicach, tam granicy błędu jednej ryby, tak? Mhm, dokładnie. Tam jedna, dwie ryby były jakoś tak, nie? Za te dwa, trzy i cztery, drugie, trzecie, czwarte miejsce. Dokładnie tak. Mamy nadzieję, że impreza się podobała.
Zawodników zapraszamy na kolejne edycje naszych imprez. Najbliższy będzie Klenie Radomki. 11 lipca. 11 lipca widzimy się nad Radomką. Walczymy od największego klenia. Łowimy również jazie, okonie, szczupaki, bolenie, które te ryby są mniej punktowane niż kleń, wiadomo. Nagrody są jak zwykle takie. I co więcej? Zachęcamy Was do udziału. Śledźcie nasz fanpage na Facebooku. Wszystkie informacje, jeżeli coś miałoby się zmienić, mamy nadzieję, że nie, będziemy publikować właśnie tutaj. Trzymajcie się. Cześć.